Witamy Was bardzo serdecznie u podnóża Białej Góry. Dziś opowiemy Wam o jej przeszłości, tajemniczym grodzisku Medno oraz o przyszłości, która ją czeka. Biała Góra to wzniesienie o wysokości 349 metrów nad poziomem morza. Jej nazwa pochodzi od stromych, wapiennych stoków, z których jest zbudowana. Główną atrakcją Białej Góry jest widoczny za mną stok narciarski o długości 260 metrów. Dzięki staraniom pani wójt Marzeny Czubaj-Gancarz, gmina Tomaszów Lubelski pozyskała środki finansowe na przywrócenie świetności stokowi narciarskiemu. Projekt opiewa na kwotę prawie 6 milionów złotych, a zakończenie prac planowane jest na lipiec 2022 roku. Z Białą Górą nieodłącznie związana jest historia dawnego grodu Medno, które obróciło się w niwecz i zniknęło na zawsze. Nazwa Medno pochodzi od słowa miodno, ponieważ mieszkańcom żyło się tutaj tak dobrze, że mówiono, iż jest to miejsce miodem i mlekiem płynące. W północnej części Białej Góry znajdował się niegdyś zamek otoczony wałami obronnymi i fosą. Były tu także drewniane chaty, w których mieszkali ludzie razem ze swoim inwentarzem. Początki Medna to niewielki grudek, który prawdopodobnie znajdował się na wzniesieniu za mną. Jednak w późniejszych latach rozrósł się i uznawany jest za jeden z ważniejszych grodów czerwieńskich. W czasach swojej największej świetności Medno zajmowało powierzchnię ponad 50 hektarów. Otaczały go liczne umocnienia. Wały obronne o wysokości ponad 3 metrów i 2-metrowe głębokie fosy. Strategiczne położenie Medna sprawiało, że stawało się ono częstym celem ataków. Podejmowano wielokrotne próby zdobycia tego miejsca, jednak kończyły się one niepowodzeniem. W jaki sposób w takim razie doszło do zagłady tego miejsca? Legenda głosi, że zdobycie Medna udało się dopiero Tatarom. Oblężenie trwało wiele dni, a Tatarom nie udawało się zdobyć Medna. Każdego wieczora, kiedy siadali przy ognisku, powtarzali sobie: jutro na pewno zdobędziemy zamek. Po wielu nieudanych próbach wpadli na nietypowy pomysł. Za pomocą grochu i ziarna namoczonego w okowicie zwabili do siebie gołębie z grodu. Następnie przywiązali do gołębi rozżarzone węgielki. I kiedy ptaki wróciły do swoich gniazd, wznieciły w grodzie straszliwy pożar. Medno stanęło w ogniu, ludzie wpadli w panikę, a najeźdźcom w końcu udało się zdobyć gród. Tatarzy nie tylko złupili gród, ale też kazali jego mieszkańcom zniszczyć umocnienia. To zakończyło historię warownego grodu na Białej Górze. Według innej legendy, obrońcy grodu, szykując się do kontrataku z zaskoczenia, schowali się w lochach. Jednak z niewiadomych przyczyn nigdy stamtąd nie wyszli i spoczywają pod Białą Górą do dnia dzisiejszego. Mieszkańcy powiadają, że można ich zobaczyć w noc świętojańską, jak jeżdżą na białych rumakach po Białej Górze. Jeszcze inni mówią, że pewnej nocy Medno po prostu zapadło się pod ziemię. Jednak do dzisiaj słychać dzwon bijący na trwogę i wzywający mieszkańców do ucieczki. Na Białej Górze wielokrotnie prowadzone były badania archeologiczne. Udało się odnaleźć fragmenty ceramiki i grot strzały, a do dnia dzisiejszego zachowały się fragmenty wałów obronnych, suchej fosy oraz pozostałości prawdopodobnie po głębokiej studni. Najlepiej zachował się wał północny, który ma ponad 500 metrów długości, co odzwierciedla, jak wielki i potężny był to niegdyś gród. Biała Góra jest miejscem znanym, lubianym i chętnie odwiedzanym przez zarówno okolicznych mieszkańców, jak i turystów. Jest to miejsce interesujące i piękne o każdej porze roku. Stąd pochodzę, uczyłem się tutaj na nartach jeździć. Teraz mieszkam za granicą, ale często tutaj zaglądam. Bardzo lubię tu Białą Górę, bo to jednak się wychowałem tutaj. Moim zdaniem warto przyjechać na Białą Górę, jednak tu jest... No jest ładnie. Na szczycie Białej Góry znajduje się wysoki drewniany krzyż. Jest to miejsce jednoczące mieszkańców wsi położonych u podnóża Białej Góry, którzy chętnie tutaj przybywają na modlitwy. Na Białej Górze rosną także ciekawe i rzadkie rośliny, między innymi zawilec wielokwiatowy, lęs złocisty i wisienka karłowata.
Biała Góra jest wspaniałym miejscem do aktywnego wypoczynku, relaksu i podziwiania panoramy roztocza środkowego. Serdecznie zapraszamy Was do odwiedzenia Białej Góry o każdej porze roku. Do zobaczenia w gminie Tomaszów Lubelski.